Kochane dzieci, ja jestem waszą matką i przyszłam z nieba, aby objawić wam wolę mego Syna Jezusa, dotyczącą waszego życia. Przyszłam, aby ogłosić wam pełną wolę Bożą. Przyjdzie dzień, w którym objawię wam rzeczy nadzwyczajne, które zobaczyłam i usłyszałam u mego Syna Jezusa. Nie przyniosę wam przypuszczeń, lecz pełną prawdę. Wasze serca napełnią się radością i wiele dusz, dziś jeszcze oddalonych od Boga, powróci do prawdy. Proszę was usilnie, żebyście utrzymywali płonący płomień waszej wiary. Wy macie wolność, ale najlepiej jest pełnić wolę Pana. Bądźcie uważni. Zdążacie ku przyszłości, w której sprawiedliwi wypiją gorzki kielich bólu, lecz jak już wam powiedziałam, nie ma zwycięstwa bez krzyża. Odwagi. To niebo ma być waszym celem. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.